Polska. Strajki trwają, ale pojawiają się pierwsze informacje o pewnej zmianie sytuacji. Dobry wieczór. Informacje ze Śląska. Ale co bym się wypowiadać, jak koledzy usłyszą... Kopalnia Lenin w Słowicach Wesołej. Do 21 i 22 sierpnia górnicy zdążyli wydobyć jeszcze 12 tysięcy ton węgla, po czym komitet strajkowy wstrzymał produkcję. My się z tym sądem lubimy. My też to uważamy, że to jest dla nas do tego. Będą rozmowy z nimi, będzie rozmowy inne tego. A tak nie będziemy z nikim, żadnymi dziennikarzami, telewizją i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy rozmawiać. Górnicy, którzy chcieli pracować, nie zostali wpuszczeni do kopalni. Dziś do 9 1801 osób z pierwszej zmiany zadeklarowało wolę pracy. Oni żądają wolności. Oni do nikogo, do nich, żadnego pracownika nie zmuszają do strajku. Tylko, że wpuszczeń na zakład wpuszczają, ale zakładu nikogo nie wypuszczają. Czy my się dobrze rozumiemy w tej chwili? Te zdjęcia robiliśmy po południu. Do 15 zgłosił się do pracy 691 górników, czyli ponad 50% drugiej zmiany. Duże straty w ogóle są poniesione, no i może być bardzo, jeszcze gorzej może być niż jest do tej pory. No. Czy ten sposób podejmowania tych problemów jest właściwy zatem? Mi się wydaje, że nie jest właściwy. Powinni jakoś to kurczę inaczej się w ogóle porozumieć i no inaczej, no zatrzymanie pracy, produkcji, no to jeszcze pogarsza gorzej sytuację, nie? Naczelny inżynier kopalni Andrzej Lajer poinformował naszych reporterów telefonicznie, że z okupowanego przez strajkujących budynków administracji, że z każdą godziną narasta groźba katastrofy, zwłaszcza w pokładach 308 i 501. Strajkujący zgodzi się jedynie na pracę służb utrzymania ruchu. Kopalnia Krupiński w Suszcu zatrudnia 5400 osób. 300 uczestników nielegalnego strajku nadal blokuje bramy zakładu. Górnicy, którzy nie strajkują i chcą pracować, zgłaszają się w specjalnych punktach i wpisują się na listy. Jeszcze do dnia wczorajszego punkt, gdzie były wyłożone listy zgłaszających się chętnych do podjęcia pracy, mieścił się bliżej kopalni w salce notu. Dlaczego dziś przenieśliście się tutaj do stołówki domu górnika? No to było przeniesione ze względu na to, bo strajkujący obrzucili kamieniami tych, co chcieli podjąć pracę, się wpisać na tę listę. W związku na bezpieczeństwo przeniesione to zostało właśnie tutaj na tą stołówkę. W tej chwili sytuacja na kopalni jest bardzo zła. Gdzie jest w tej chwili dyrektor kopalni? No dyrektor kopalni jest w tej chwili na kopalni praktycznie 3 doby bez zmiany, dlatego że na kopalnię mnie nie wpuszczono, żeby go wymienić. Czy dyrektor może wyjść z kopalni? Absolutnie nie może, a wręcz nie chce. Dlatego, kto go zatrzymuje? Oczywiście nie odpowiem, czy go zatrzymają, ale mam bardzo duże podejrzenie, że gdyby wyszedł, to na kopalnię nie wejdzie, tak jak ja. 30 lat co robimy na dole i co teraz nie mówisz wyciepnięty albo co? A potem po takim łodzioki dochytają. A tym bardziej, że postulaty wszystkie są nasze do narzędzia. Bo jedna karta górnika się dostali, tak? Jest to 60% karty górnika. I od wczoraj o rano było obwieszone to wszystko. Ja się wstrzymuję oczywiście. Znaczy co? Dniówkę zapisać oczywiście, nie? No i... zobaczymy, co będzie. Zapisuje się pan na listę? No oczywiście. A pan? No tak. Obecnie, to znaczy od dnia dzisiejszego, dostawy węgla wynoszą 25% naszych potrzeb. I dlatego właśnie zwracaliśmy się do dyrekcji kopalni Marcel, do załogi kopalni Marcel o wsparcie, o wznowienie dostaw, gdyż w przypadku ich niewznowienia praktycznie rzecz biorąc będziemy zmuszeni do zatrzymania baterii koksowniczych. Kontynuowany był dziś strajk okupacyjny w Wydziale Narzędziowym Huty Stalowa Wola. Uczestniczy 120 osób oraz 15 osób z Wydziału Kuźni Prasowej. Strajkowi przewodzą aktywiści byłej Solidarności. Pozostała część załogi pracuje normalnie. Po telewizyjnym wystąpieniu generała Czesława Kiszczaka w Katowicach odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Prokuratorzy wszczęli śledztwa w sprawach o nielegalne kierowanie strajkami. Obowiązuje tryb przyspieszony przed kolegiami. Na terenie Jastrzębia Zdroju w godzinach od 23 do 5 rano wprowadzono godzinę milicyjną. W dzisiejszym wydaniu Dziennika to już wszystkie informacje. Dziękuję, do widzenia.